Kiedy byłam taką dziewczynką szkolną, to robiłam bardzo różne rzeczy. Byłam sportsmenką, uprawiałam lekką atletykę. To były takie czasy hipisowskie, które mi bardzo odpowiadały i ideologicznie, i kostiumowo. Ja najlepiej się czułam boso. Już wtedy próbowałam grać na gitarze i słuchałam takich folkowców amerykańskich, no głównie Boba Dylana. Wcześniej oczywiście słuchałam początków rock'n'rolla i tak tego wszystkiego, co u nas się wydawało na pocztówkach dźwiękowych. Wiedziałam, że jeżeli już mam grać jakąś muzykę, to właśnie taką. I oczywiście jak zobaczyłam, mówię oczywiście, no bo dla mnie to było oczywiste, że jak zobaczyłam Karin Stanek w Sopocie, jak śpiewała na malowane lala, to oczywiście natychmiast, a już parę akordów umiałam przycisnąć i właśnie śpiewałam między innymi jej piosenki. Piosenki Niemena, Czerwonych Gitar. I to był mój taki pierwszy repertuar, plus właśnie hity amerykańskie, których słuchałam właśnie z tych pocztówek, czy z Radia Luksemburg. Od razu właściwie znalazłam się w zespole big beatowym w warszawskim klubie AWF-owskim Relax. No i tam zaczęłam pierwsze śpiewania. Biegłam z tobą jak po ogień, do góry, do słońca, za doliny, za szerokie, bo miłość bez końca. Czerpaliśmy z siebie sami cuda, cuda, cuda. I oczami, ustami, jak ze źródła. Na początku miałam szczęście trafić do radiowego studia piosenki. Kiedyś była taka audycja w trzecim programie prowadzona przez Agnieszkę Osiecką i Młynarskiego, Wojtka. I kiedy wygrałam festiwal studencki w Krakowie, od razu właściwie tam trafiłam. No a tam to już były pełne szuflady tekstów, które właśnie łaskawie się otwierały przede mną i tak powstał pierwszy mój repertuar. Myśmy się poznały bardzo banalnie. Ja pracowałam wtedy, to była połowa lat 60. Pracowałam wtedy w radiu, w tak zwanym radiowym studiu piosenki, które prowadziłam z moim wiecznym i odwiecznym przyjacielem Jasiem Borkowskim. On się zajmował muzyką, ja tekstami. I Janek mi pokazał, że tak powiem, Marylkę, która śpiewała piosenki, swoje pierwsze piosenki takie zbożowe West End Country. Podobała mi się ogromnie mi się podobała. Miała na szyi jakieś bułeczki na sznurku. Próbowała łączyć konwencję, powiedziałabym, no nie wiem, jakiegoś chłopskiego, polskiego jarmarku z konwencją amerykańską. Świetnie jej to wychodziło. No poza tym ten głos, ta strona wokalna, która nigdy później nie upadła, tylko się rozwijała, to znaczy głos, który jednocześnie ma kruchość szklaneczki i jakąś mocarność. Za duża ta chrypa. Właśnie, ona była za bardzo czytelna, wiesz, robiona, a to daje jej mniej. Ona nie była akurat robiona. Była prawdziwa. Prawdziwa? Co? Czy była prawdziwa? No pewnie. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. Życie trwa, póki życie trwa. Ja sobie wyobrażałam Marylę od początku jako taką nimfę polskiego folkloru, takie country. Taką bosą dziewczynę z długimi włosami, blond z gitarą. Bardzo żywiołowe piosenki. I słuchałam Radia Luxemburg po to, żeby jakiś obraz takich hitowych piosenek stworzyć i wykreować ją na osobę, która nie było takiej dziewczyny w Polsce wtedy, która zresztą do dzisiaj nie ma,
taka dziewczyna z gitarą, która przychodzi, śpiewa ballady, ale już szybkie, żywe piosenki, no i są hity. I Lucjan Kdryński, znany showman ówczesny, najlepszy konferansjer, tak mnie zapowiedział wtedy w Sopocie, Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Tak już zostało. Maryla Rodowicz i jej gitarzyści to była pierwsza nazwa tej całej instytucji. To byli moi koledzy, starsi koledzy z AWF-u. Graliśmy na instrumentach akustycznych. Ja byłam zafascynowana folkiem amerykańskim. Zaczęłam oczywiście od śpiewania w klubach studenckich. Atmosfera była bardzo, bardzo gorąca w tych klubach. Tłumy nieprawdopodobne, siedzące wszędzie na scenie. Duszno, pamiętam, pot się lał strumieniami, jakaś byle jaka aparatura, ale to nie było takie ważne. Te piosenki moje już były znane, bo one były nagrywane w radiu. Pamiętam, był okrągły mróz. Odczytałem do Syrakius. Pamiętam, był ogromny mróz. Był ogromny mróz. Odczytałem do Syrakius. Sam Diano szepnął wietrze wiej. Od Syrakius do Czytałej. Sam diabeł szepnął wietrze wiej. Od Syrakius do Czytałej. No, styl Maryli był niepowtarzalny. Ja myślę, że taka była też wypadkowa stylu Agnieszki Osieckiej, bo przecież to bardzo dużo z Agnieszki było w piosenkach Maryli. Ten rodzaj ciepła, który Agnieszka ma w sobie, a którego chyba Maryli trochę brakuje. Ja myślę, że niektóre moje teksty pomogły rzeczywiście Marylce zrobić karierę, ale te teksty nie byłyby może takie, jak to się mówi, trafione, gdyby nie to, że my pisząc piosenki, czy obmyślając piosenki, jednocześnie się świetnie bawiłyśmy, bośmy szyły ten tekst jak jakieś trzy przątki. Właściwie powstawała piosenka w ten sposób, żeśmy siedziały we trójkę, Kasia Gertner, Maryla i ja. Ja w ogóle przygotowywałam melodię, potem przychodziła Marylka z gitarą. I to było cudowne, że ona sobie potrafiła wszystko wygrać na gitarze. I pomimo, że potem ktoś inny, tak jak Zbyszek Frankowski, przychodził i grał, i to już było, to był rodzaj aranżu, to był już do nagrań przygotowania, ale myśmy potrafiły we dwie od samego początku znaleźć styl w muzyce i w interpretacji, w rodzaju głosu. I ten obraz piosenki był już na samym początku określony. Jadą łzy kolorowe taborami, jadą łzy kolorowe wieczorami. Może znieść z panujących im podróży. Wiatr cygański, wierny kompan ich podróży. Zanim ślady wasze mgłami poza snuma, opowiedzcie mi, cyganie, jak tam u was jest. U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, cień las. U nas błękit, u nas biole, u nas dole i niedole. Ale zawsze kolor pomyśl w nas. U nas błękit, u nas miole, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. Ludzie, z którymi pracowałam, mieli na mnie bardzo duży wpływ. I muzycy, z którymi grałam, i autorzy tekstów, i kompozytorzy. Myślę, że taką osobą, która mi towarzyszy od początku do dzisiaj, jest Seweryn Krajewski, którego muzykę, myślę, że śpiewałam i chciałabym śpiewać, jakby i mogę śpiewać, bez względu na zmieniające się mody, bez względu na to, co bym chciała śpiewać. Maryla, jak rzadko kto, ma wspaniałe wyczucie. To jest raz. Poza tym, nawet wydawałoby się banalnej piosenki, potrafi zrobić wielką piosenkę, pieśń, wielki przebój. No, muszą być spełnione jeszcze inne warunki, dobry tekst, na który Maryla zawsze zwraca uwagę i chyba każdy zauważył, że właściwie każdy tekst, który ona śpiewa, jest bardzo dobry. Ona bardzo dba o to.
takim przykładem może być Niech żyje bal. Niech żyje bal była, to był banalny walczyk, który wyłowiła właśnie Maryla spośród tych propozycji piosenek bez tekstów jeszcze. I od razu palcem wskazała, o to, 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 to. No to dobrze, niech będzie to. To był taki walczyk, tak jak taki, jaki my, jaki czerwone gitary śpiewają. Ten utwór Seweryn Krajewski skomponował dla Jerzego Połomskiego i Agnieszka Osiecka napisała do tego tekst, gdzie w refrenie było Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Maryla to zobaczyła, usłyszała tę melodię i po prostu wyszarpała to, kazała Agnieszce napisać zupełnie inny tekst. I w tym miejscu, gdzie było Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek jest Niech żyje bal. Teraz niech Państwo sobie to uzmysłowią. Rodzaj muzyki, który Maryla wybierała dla siebie, przedstawiłem jej szereg różnych utworów, to była muzyka bardzo rytmiczna, powiedziałbym z silnie osadzonym basem, nie chcę powiedzieć umpa umpa, bo to może źle brzmi, ale to musiało być coś takiego skocznego, raczej w durowych tonacjach, a więc wesołego. Jacek Mikuła, on miał bardzo charakterystyczny sposób komponowania i aranżacji i fakt, że pracowaliśmy razem, on grał na fortepianie i aranżował, to miało bardzo, bardzo wyraźny wpływ na to, co potem powstawało. Maryla bardzo często w ten sposób pracowała, że po prostu brała gitarę i sobie te utwory nuciła. Jeżeli te utwory w nią wchodziły, jak gdyby, jeżeli to były utwory, ja wiem, do zatańczenia, to wtedy te utwory kupowała, wtedy je brała. Takie utwory chciała mieć. Myślę, że takie tworzenie repertuaru, tworzenie swojego wizerunku wymaga na pewno pewnego takiego wyczulenia własnego na wartość literacką tekstów, na jakość muzyczną. No ja miałam i mam to szczęście, że wiem, co chcę śpiewać. Cześć, pa, 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 p
spokojem dzielą hal. Żadnych pojem, żadnych granic, żaden żal. O, dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworze, tutaj się śpi. A te małe osoby. Dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworze, tutaj się śpi. Tu ospa płyną. Piosenki Maryli, poza tym, że były przebojami takimi śpiewanymi masowo, to tam nie było się do czego przyczepić. Tam były wspaniałe teksty, wspaniała muzyka. Zresztą pracowała z najlepszymi, bo najlepsi chcieli pisać dla Maryli. Jak się ma taką osobę z takim temperamentem za wokalistkę, no to nie można robić nudnej muzyki, tylko muzyka, którą pisze dla Maryli, musi być odpowiadać jej osobowości. Myślę, że musi mieć trochę czadu. No Maryla, myślę, nie, dlaczego? Chciała zdobywać nowe rynki, chciała zdobyć świat. Każdy by chciał iść na podbój świata z muzyką. Nie było to wcale takie łatwe, ale w tym wymiarze, gdzie myśmy byli, w tym geograficznym położeniu, podbój Rosji, no, udał się Maryli. Nie udał się Napoleonowi ani Hitlerowi, ale Maryli się udał. Jeszcze będzie weselej i mądrzej, młody księżyc usiądzie na kołdrze, z nami będą się żenić, nas kochać, a my piękne w niebieskich pończochach. Podbój Pragi, no była tam długo, znała język, śpiewała bardzo dużo, ale miała taką publiczność i takie nakłady płyt, że ja bym życzyła każdemu dzisiaj, żeby zdobył taki rynek. No tak było to w każdym przypadku nieco, co tady u nas chybělo. Proto taky Maryla s tím měla veliký úspěch, protože ten repertoár, který zpívala ona, písničky, které si vybírala, tak vlastně tady nikdo nedělal. Jo. Takže já si myslím, že to bylo přesně, ona se strefila do té díry, kde tady prostě byla skulinka, kde prostě ty lidi to ohromně brali. Já spotkávám po raz pierwszy Marylę na trasie, která byla zorganizována spolně s českou rockovou kapelou Rebels. Tady po prostu spędziliśmy pewien okres czasu wspólnie na koncertach. Wino i śpiew, czego więcej chcieli te noc. Powiedzą mnie tak jak os. Choć Marylko, budem śpiewać, prosim cię. Pani Zuzi, damy budzi, będzie jeżdżej. Ja lasę zaśpiewamy niebieskie. Ona se vybírala vždycky písničky a muziku, která vlastně těm lidem velmi snadno šla do ucha. Jo? Byly to písničky líbivý a takový melodický, který prostě, nebyla to žádná komplikovaná muzika. Čili možná někdo mohl říct, že to je na pokraji kýče, ale já si myslím, že v žádném případě kýč to nebyl. Vždycky to mělo nějaký fór, ona tomu vždycky dala nějaký, ještě něčím to ozdobila, buď vzala si něco bláznivého na sebe, nebo si vymyslela bubny na zádech, nebo jo, vždycky prostě to ještě dokopla, takže vlastně vždycky to mělo nějaký vtip a nějaký fór. Mojím zdáním nemá setky ani tisíce Maryl v Polsce. Nevím, jak vy myslíte. Myslím, že
że ona jest jedna wielka kobieta, jedna wielka piosenkarka. Pierwsze morze dziecięce, pełne łódek z papieru, którym nie stało jeszcze kapitanów i sterów. Drugie morze zapłanne zatapia bez powodu. Po trzecim metr gromady wiodą statki do lądu, a gdzie to siódme morze? Ja z nią robiłam kabaret, jak ona była w ciąży ze swoim pierwszym dzieckiem, z Jasiem. I była wtedy w szóstym miesiącu, tańczyła i śpiewała i była naprawdę jedyną osobą na planie, która nie była zmęczona i nie kaprysiła. Jest to osoba, która... I po tym się poznaje wielką artystkę. Maryla na planie nie udaje gwiazdy. W każdym razie takie... na planie u mnie. Ona po prostu ciężko bardzo pracuje i stara się zrobić to jak najlepiej. Ona urodziła to dzieciątko, tego Jasia. Ja zadzwoniłam na drugi dzień, że my mamy studio za parę dni. Ona mówi, zlituj się nade mną. Powiedziała, ja wczoraj urodziłam dziecko. Ja mówię, no dobrze, ale pamiętaj, że studio jest wtedy i wtedy. I rzeczywiście ona po dwóch tygodniach od urodzenia tego maleńkiego robiłyśmy taki program, gdzie ona śpiewała kolędy na święta, ale karmiła tego malca, więc trzeba ją było wozić, a była, grała w pewnym momencie, śpiewała w takich anielskich szatach z ogromnymi anielskimi skrzydłami. Wobec tego ta biedna karmiąca matka wybiegała w kostiumie, odpinaliśmy jej skrzydła do samochodu, nakarmiła Jasia i wracała z powrotem i pracowała do następnego karmienia. Także myśmy mieli, tak, kierownik produkcji podnosił rękę do góry i mówi, przerwa karmienie, zabierał Marylę z planu i jeździliśmy opętem. To dlatego, że jest to osoba, która, jak wiadomo, ma trójkę dzieci, świetnie je wychowuje, nie tracąc nic z wymagań, które sobie postawiła. Witają go narodowie, witają go narodowie, ze wschodu słońca królowie. Ej no ej, ej no ej. Witają go i bydlęta, witają go i bydlęta, chociaż to nie bez zwierzęta. Witają go i pasterze, witają go i pasterze, grając mu na koźle i lirze. Ej no, ej, ej no, ej, ej no, ej, ej no, ej. I my go dzisiaj witajmy, i my go dzisiaj witajmy, tym wineczkiem podpijajmy. Do naszego spotkania doszło przy okazji Szalonej Lokomotywy, muzykalu Witka Coskiego, do scenariusza Grechuty i mojego, do takiego widowiska, które było grane wiele razy, również za granicą, które grane było w Spodku, w Katowicach, przy kompletach, 5 razy pod rząd, co dzisiaj sobie trudno wyobrazić. W każdym razie muzykal, który historia polskiego teatru odnotowała jako najbardziej frekwentowane przedstawienie Witkacego w Polsce. I Maryla Rodowicz grała tam jedną z głównych ról, to już nie były żarty, ponieważ wcielała femme fatale taką, jaką sobie wyobrażaliśmy, że będzie pasowała do tych wyobrażeń femme fatale Witkacego, czy też przeniesie, powiedzmy, ten wątek. Występowała obok Jerzego Sztura, Włodzimierza Jasińskiego, obok Marka Grechuty przede wszystkim, który wcielał demonicznego bohatera. I teraz jesteś dzieckiem, mimo twego całego demonizmu, chodź do mnie, ja cię nauczę być
serce każdą miłość, każdą miłość pragnę mszczące rozkoszy. Ale zginąć musisz w upadku okropnym, jakiego nigdy dotąd nie przeczuwałeś, jakiego nigdy dotąd nie przeczuwałeś. Wykonywała te wszystkie czynności, które gwiazda muzykalowa powinna wykonywać, a więc śpiewała, tańczyła, recytowała. Maryla zawsze była moją, była osobą, z którą chciałem się spotkać w pracy. Tak się złożyło, że dostałem propozycję wyreżyserowania Krakowiaków i Górali, pierwszej opery śpiewogry, jak nazywano w przeszłości, Bogusławskiego. I tam taka rola Doroty jest, młynarzowej. I właśnie pierwsza myśl to była, że Maryla Rodowicz jest tą osobą, która by idealnie pasowała do tego. Oczywiście drugi powód był taki, że miałem świadomość, że robiąc to w operze, potrzebuję raz osoby o takiej osobowości jak Maryla, która gdzieś troszeczkę złamie taki styl, nazwijmy to czysto operowy, z całym jego bogactwem, ale również pewnymi mankamentami. Druga sprawa, śpiew, sposób, w jaki Maryla śpiewa, wydawało mi się, że będzie właśnie znakomity do tego przedstawienia. Sprawdziła się wspaniale i może nawet nie w kategoriach aktorstwa bym to rozpatrywał. Przede wszystkim jest niebywałą sceniczną osobowością, która narzuciła swoje piętno całemu przedstawieniu. Było to dla mnie bardzo trudne, bo partie operowe, które musiałam swoim głosem niedużym i przyzwyczajonym do zupełnie innego śpiewania, musiałam nagle, mało tego, że odśpiewać te arie, tak jak było w nutach, nie mogłam sobie pozwolić na zbytnie jakieś odchylenia od partytury. Zresztą uważam, że to był błąd, bo niewiele pracowaliśmy nad tą rolą, aczkolwiek parę rzeczy, które mi pokazał, zwykle taki reżyser świetnie pokazuje. I zarówno Jasiński, jak i Kolberger fantastycznie pokazują. I z przyjemnością ich małpowałam po prostu. Mówiłam, Krzysiu, pokaż mi, jak ty byś to zagrał. No i oni w przerysowany taki sposób pokazywali, a potem z przyjemnością małpowałam. Uważam, że aktorem się albo jest, albo nie. Maryla jest aktorką. Wielki barek znam, miły luz panuje zwykle tam. Cichy gwar, kilka par starych towar. Cichy gwar, kilka par starych towar. Bywa, że na oku kogoś mam. Sylwutle, pojedźmy właśnie tam. Tylko tam, sam na sam słowo ci dam. Tylko tam, sam na sam słowo ci dam. Konie czekają na znak. Drogę ruszamy na szlak. Stepy, stepy za stepami step. Maryla jest kimś, dla kogo się pisze piosenki bezpiecznie. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu, w którym ja oddaję jej jakiś pomysł, przeważnie w postaci demo, czyli zwykłej kasety z nagraną piosenką przy pomocy mojej gitary, to ja nie muszę się jakby o los tej piosenki w dalszym ciągu martwić, bo ja wiem, że Maryla nagra ją i ja to nagranie usłyszę powiedzmy za 2 miesiące i powiem, że to tak miało być.
Ja Maryli właściwie zawdzięczam to, że zostałam tekściarką, ponieważ ona kilkanaście lat temu z mojego małego wierszyka o kamyku zielonym zrobiła taki przebój, że ja właściwie z dnia na dzień, bez specjalnego wysiłku, stałam się bardzo wziętą tekściarką i mam świadomość głęboką, że zawdzięczam to Maryli. To był oczywiście skutek uboczny jej działalności, ale fakt pozostaje faktem. No więc z jednej strony podziw, z drugiej strony wdzięczność, a jeszcze z trzeciej strony coś, co ja bym nazwała takim rodzajem rozżalenia, frustracji, ponieważ z Marylą się ciężko pracuje. To polega na tym, że ona ma dosyć instrumentalny stosunek do tych wszystkich ludzi, którzy pracują na jej sukces, znaczy kompozytorów, autorów, i jakby niespecjalnie się z nami liczy. No w każdym razie tak wynika z moich doświadczeń. I ja na przykład nie lubię u niej tego, że ona chomikuje teksty. I taki absolutny rekord, jeśli chodzi o Marylę, to jest 3 lata. Myśmy się kiedyś przed kamerami telewizji umówiły, że do programu napiszemy, znaczy ja napiszę dla niej piosenkę do kabaretowej listy przebojów, którą ona miała zaśpiewać w kolejnym wydaniu. I tak mijały miesiące, lata. I po 3 latach Maryla do mnie zadzwoniła któregoś dnia, taka naburmuszona dosyć z nią rozmawiałam, ponieważ czułam się na nią śmiertelnie obrażona. Jakoś nie mogła zrozumieć, o co mi chodzi. Ja mówię: Maryla, no chodzi mi o tą piosenkę, którą ci napisałam 3 lata temu. Ona mówi: no właśnie dzwonię w tej sprawie, bo ją nagrałam. Zaśpiewałam ją przez telefon, taka właśnie jest Maryla. I muszę powiedzieć, że nawet przez telefon, ale tak to zaśpiewała, że mi ciarki przeszły po plecach i pomyślałam sobie właśnie, że taka ta Maryla jest i trzeba ją chyba taką zaakceptować. To bardzo ułatwia życie, szczerze mówiąc. Czasami może jest przykre? Nie, czasami może chciałoby się, żeby powiedziała: słuchaj, to był to świetny numer. Ale z drugiej strony, jak mówię, ona nie traci czasu na zbędne słowa. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedy się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak szybko zostaje tyle. Zawsze przygotowywałam piosenki z moimi muzykami. Zawsze to tak wygląda, że spotykam się najpierw z gitarzystą i robimy tak zwaną formę. To jest bardzo ważne, to jest właśnie najważniejszy moment pracy nad piosenką, żeby wykluła się taka ogólny zarys piosenki i jej charakter. W czasie pracy nad nowymi piosenkami, nad nowym materiałem, Maryla słucha sugestii muzyków i lubi się zapytać, co ty byś sądził na ten temat, co ty sądzisz na ten temat. Zresztą lubi się otaczać muzykami młodymi, którzy wiedzą, na czym polega współczesna muzyka i jakimi przyprawami, że tak powiem, ją się przyprawia. I lubi to zrobić właśnie w ten sposób. Natomiast generalnie sama ma, muszę powiedzieć, że ma takiego dużego nosa do muzyki i jak dany utwór powinien być zrobiony. Także tych sugestii słucha, ale właściwie i tak robi to po swojemu. Sing, sing nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień wyspał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski ryż. Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS.
koleżków trzech. Takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę groszy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Trzeba mieć pewne cechy, które predestynują do tego, żeby trwać w sztuce. Więc tą podstawową jej cechą jest odpowiedzialność za swój los. I tak jest do tej pory. Myślę, że ona w znacznym stopniu decyduje sama decyduje o swojej karierze. Natomiast łatwo jest tak powiedzieć, że ktoś sam decyduje. Przecież na to, czy się trwa, czy nie, składa się cały szereg czynników, a przede wszystkim ciągle się zmieniają pokolenia, wchodzą nowi artyści. Ja obserwowałem kilka takich zmian. Najbardziej niebezpieczna była zmiana, kiedy się zaczęła tutaj w muzyce rockowej kultura punkowa. Pamiętam, Maryla Rodowicz wykonała wtedy woltę niesamowitą, mianowicie założyła zespół nigdy nieistniejący, który się nazywał Różowe Czuby. Dokonała takiej mistyfikacji i na listę przebojów radio wprowadziło zespół, w którym ona była dokładnie zamaskowana. Maryla się nikomu nie poddaje, ona tworzy sama siebie i to jest w niej wspaniałe, że ona jest we wszystkim, co robi, jest taka prawdziwa, ponieważ na przykład jak ona się tak bardzo przedziwnie ubierze, to wszyscy podejrzewają, że to jakaś pani Ola Laska czy inna pani jej to wymyśliła. Nieprawda. To Maryla zawsze wymyśla, a te panie tylko realizują jej pomysły. Po prostu Maryla jest taką osobą, która umie siebie wykreować na estradzie i ona nie potrzebuje do tego sztabu specjalistów. Kiedy będę mieć forsy jak lodu, kiedy poznam rozkosze Zamęścia, czy przybędzie mi trochę rozumu, trochę szczęścia. Gdy się wdrapię na szczyt tego świata, poznam jego i czary Marii. Czy przybędzie mi trochę nadziei, trochę wiary? A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. Może styl Maryli polega na tym, że ona jest bardzo prawdziwa w tym, co robi. Ma jakieś takie niesamowite pokłady autentyzmu. Zresztą taka jest w życiu także. I to na estradzie szalenie chwyta za serce, ponieważ ona opowiada o sobie, o swoich smutkach, o swoich radościach, o swoich miłościach. Ma fantastyczny kontakt z publicznością. Ja nie wiem, na czym to polega. To jest fenomen i to jest dar, który ona po prostu ma w sobie, bo ona potrafi chyba nawet chłodną publiczność uwieść po jakimś czasie. Jest zawsze fantastycznie przygotowana, ponieważ to jest osoba, która kocha to co robi. Ja myślę, że ona nigdy nie miała letniego stosunku do śpiewania. Ona po to wychodzi na scenę, żeby tych ludzi zdobyć i robi to z wielkim sercem. I dlatego to serce potem dostaje w zamian od publiczności. Na tym polega ten zawód, tak jak go przynajmniej rozumiem, że trzeba dawać bardzo dużo. Ten zawód polega na wrażliwości. Przecież to jest muzyka. To jest przekazywanie poezji, często przekazywanie ważnych treści. Tipu, 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 daj, ja nie dam nic, a ty mi daj, uśmiech bryla, ty mi daj. Dobrzy ludzie mówią mi, kobito, ach, na co ci to, kompoty wasz. A ja pragnę choćby inkognito pokazać, że wszędzie ach, być, wszędzie być, ach, być. Bum, 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 bum. Kurna chata, owinięta dym, trędowata przy łóżeczku mym. Nie poradzisz nic, ja kocham widz, a prosty widz to nie jako bito. Ach, na co ci to, ach, na co mi kłara, kłara.
co mi to? Ach, na co mi? Ach, na co ci? Ach, na co mi? Ach, na co ci? Ha, 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 ha. W momencie, kiedy wychodzę na scenę, najpierw mnie zżera trema i ponieważ jestem tremiarą i to właściwie od początku, zawsze mi się nogi trzęsły, głos i zawsze mijało parę minut, zanim to opanowywałam. Oczywiście w miarę koncertu ta trema siada i udaje mi się zapanować nad sobą, ale te pierwsze momenty czasami są straszne, czasami mnie to paraliżuje. Dlatego lubię być wiele godzin czasami wcześniej, przed koncertem. Muszę być gotowa, umalowana, przygotowana, nastrojona. Piszę sobie program często. Zresztą program piszę przed każdym koncertem. On zawsze jest inny, bo to zależy od wielu rzeczy. Jaki to koncert? Dla kogo? I... Czyli zawsze się boję. Nigdy nie wiem, jak będzie. Nigdy nie jestem pewna. A to też mnie po prostu życie nauczyło, bo kiedy zdarzało mi się być taką pewną, tralala, teraz wyjdę i na pewno marynarki w górę i mniejsi ludzie, jak mawia mój kolega, to często okazywało się, że wcale tak nie jest, że na przykład była klapa. W związku z tym zawsze się denerwuję, ale też wychodzę zawsze z takim przekonaniem, że ja muszę wygrać. Moi koledzy, którzy mnie obserwują, czy widzieli moje koncerty, bardzo różne, twierdzą, że właśnie jestem takim czołgiem, który wchodzi i musi osiągnąć cel. Kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata, co minęły, kiedy myślę, co przegrałam, a co diabli wzięli, co straciłam, własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi lubię dominować. Tak. Zdecydowanie. Ja myślę, że to dostałam w genach, bo jednak dużo cech charakteru dostaje się. Co mi to daje? Daje mi pewność siebie. Dobrze mówię, pewność siebie mi daje. Co mi daje to, że dominuję? To znaczy, zdarza mi się dominować. To nie jest tak, że ja ciągle dominuję, czy że mam świadomość, że jestem lepsza. Nie. Na szczęście dostałam tyle razy w tyłek od życia i od losu, że mam bardzo dużo pokory w sobie i myślę, że to się jakoś balansuje. To, że ciągle mam w sobie bardzo dużo niepewności, a ponieważ ciągle coś robię, ciągle chcę być lepsza ciągle i lepsza ode mnie, jaką byłam, nie wiem, miesiąc temu, w sensie zawodowym, i lepsza chcę być od innych i chcę udowodnić, że właściwie mogę, to, a z drugiej strony mam tyle w sobie niepewności i wątpliwości na własny temat, że to się jakoś równoważy. Zresztą w momencie, kiedy ten koncert wychodzi, kiedy widzę takie czy wzruszone twarze, czy roześmiane twarze, po prostu czuję tą sympatię po stronie widowni, to ta energia do mnie wraca i ja to czuję naprawdę i to się sprzęga i wtedy dzieje się coś takiego niezwykłego. W urzędzie białe to
kpi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Mówię, wiatr ci powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jestem przesiąknięta muzyką. Ja myślę, że sobie nie wyobrażam, nawet nie myślę o tym, że mogłabym żyć bez muzyki. Zresztą ja w ogóle, moje myślenie o moim życiu wybiegało najdalej, parę tygodni do przodu. Ale do tego stopnia jestem jakby osaczona i otoczona i uwikłana w muzykę, że właściwie bez przerwy coś mruczę. Zresztą to jest dowód na to, że jestem cała muzyką i pachnę muzyką. O. No oczywiście widzę zmiany, widzę zmieniające się pokolenia na scenie, obok mnie widzę nową publiczność na koncertach i jest to dla mnie też zagadką, że ci młodzi ludzie akceptują moją muzykę. Przecież zmieniają się mody, zmieniają się sposób brzmienia, sposób grania. Rodzą się nowe gwiazdy wspaniałe i ja zresztą bardzo lubię konkurencję i konkurencja mnie bardzo pobudza. Zresztą jak sięgnę pamięcią i od małego dziecka bardzo lubiłam pokazać, co potrafię. Cóż ja mogę zaproponować nowego? Ja myślę, że no po prostu kolejne piosenki. Na suficie, gdzie czasem widać rzeczy sedno. Wystarczy długo się wpatrywać, wtedy, gdy jest ci wszystko jedno, gdy coraz mniej rozumiesz z tego, co w życiu nam się zdarza. A dni, noce czas wydziera kartki z kalendarza. Co z tą nadzieją, czemu wciąż jak zimne ognie gaśnie, czemu tak smutno wokół mnie, choć się spełniają baśnie. Co z tą nadzieją. A gdy na wysokościach zamęt, czy spać spokojnie może człowiek, gdy ciemno budzą się demony, bezczelnie włażą wszędzie, a że się mnożą bez umiaru, to jeszcze ciemniej. Noc bezsenną, czy tam nieznośną lekkość bytu. Nade mną niebo wciąż gwiaździste, we mnie mgła zwątpienia gapie się w sumie.